Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Od razu wam mówię, nagrywam na balkonie, także możecie słyszeć przeróżne odgłosy jadących aut, piszczących dzieci itd., itd. Od razu przepraszam za mój wygląd, za moje włosy, za taki jakiś dziwny, nieogarnięty look, ale postanowiłam właśnie dzisiaj tak na spontana dla was nagrać filmik. Będzie to filmik tak chyba bardzo na bieżąco, bo nagrywam go dzisiaj, mamy w czwartek, a chyba jutro wieczorem będę go wgrywać na YouTube'a, także w sobotę powinien się pojawić. I od razu chciałam was przeprosić za tak słabą częstotliwość dodawania filmików na moim kanale. Oczywiście nie jest to spowodowane moim lenistwem, a właśnie dalszy ciąg problemów z internetem niestety za mną cały czas się ciągnie. Ciągnie, masło maślane. W każdym razie, no, w dalszym ciągu nie mam internetu w swoim domu. W domu muszę wgrywać u mamy, mama ma słabo, bo ma 2 megabity na sekundę, naprawdę wgrywa się bardzo, bardzo długo. Brat oczywiście ustąpić mi nie chce, bo w jakąś tam grę wymyślił straszną, którą gra cały czas praktycznie non-stop i bardzo ciężko jest mi cokolwiek wgrywać dla was na YouTube'a. Jakoś mi się to udaje, ale no jak widzicie, bardzo rzadko. Mimo wszystko mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie wszystko się wyjaśni i w końcu będę miała swój internet. Nagrywam się na balkonie, mam nadzieję, że moi sąsiedzi, mieszkam na samym dole, także mam nadzieję, że przechodzący tutaj ludzie i moi sąsiedzi z balkonu nie pomyślą, że zwariowałam już do końca. No i co? Zacznijmy teraz od ulubieńców. Ulubieńców czerwca. Ja naprawdę już nie wierzę, po prostu chciałabym, żeby ktoś mi teraz uszczypnął, żebym się obudziła i okazało się, że dopiero jest maj, bo już mamy za sobą czerwiec, zaczął się lipiec, już wakacje. No na szczęście lipiec zaczął się bardzo ładnie, jest piękna pogoda, no ale coś zapowiadałem, że te długości czerwca to mogą do mnie będziemy. W każdym razie, jeśli chodzi o ulubieńców, to starałam się wybrać spośród tych kosmetyków, które używam, naprawdę takie perełki, żeby wam nie powtarzać i w kółko tego samego nie gadać. I tak, zacznijmy standardowo od pielęgnacji. Jeśli chodzi o pielęgnację, to po pierwsze pokażę wam krem na dzień. Nie jest to jakiś taki taki bardzo ulubieniec, który nie wiem, skradł mi serce, jest po prostu rewelacyjnie genialny. Ulubieniec to są raczej też takie produkty, które używałyśmy bądź używamy i no jest przyjemnie je używać, fajnie się spisują. No i ogólnie polecam ten produkt, ale czy do niego wrócimy, no to też nie jest tak na 100% pewne. No i właśnie takim kremem jest krem z firmy chyba Forever Young. Pytałyście się mnie już o tą firmę, kiedy wam w którymś tam filmiku pokazywałam któreś tam produkty. Jest to właśnie krem, który prezentuje się w ten sposób. On ma tutaj 50 ml i oczywiście jest to krem dokładnie multivitaminowy na dzień. Mam tutaj, jak widzicie, pompeczkę. Dokładne ceny wszystko wam tutaj podam z boku. Nie są to jakieś kolosalne ceny, to jest takie raczej normalna, średnia cena kremu. I tak, jak widzicie, zużycie jest takie, także ja chyba od dobrych 2 albo nawet 3 miesięcy używam sobie te produkty Forever Young. One mają troszeczkę taką dziwną dla mnie konsystencję. Ja wolę raczej takie gęste kremy, wiecie, zbite, które no wydaje mi się, że są po prostu takie bardziej treściwe. On ma taką, a widzicie, właśnie auto przyjechało. On ma taką, no niby wygląda na gęstą konsystencję, ale ona jest taka troszeczkę jakby, no jakby po prostu rzadka. No ja mam takie wrażenie, że ona troszeczkę mam problem czasami z wtarciem tego kremu. Widzicie, że troszeczkę może tutaj się nagimnastykować, żeby wetrzeć ten produkt nawet w dłoń. I po drugie, one ładnie nie pachną. To są raczej takie kremy, które... Taki zapach jest wyczuwalny, ale bardzo, bardzo delikatny. W każdym razie po pierwsze słabo się wchłania, jak widzicie, po drugie nie ma przyjemnego zapachu. Ale ładnie buzię nawilża. Buzia jest naprawdę ładnie nawilżona. Jest taki właśnie komfort, że ta buzia nie jest przesuszona, nie jest ściągnięta. Po drugie fajnie utrzymuje makijaż, fajnie się sprawdza jako baza pod makijaż. Absolutnie nie wpływa jakoś negatywnie na ten makijaż. Także wydaje mi się, że jak na krem jest ok. No nawilża, ładnie wygląda na buzi, nie pozapycha mnie absolutnie. Jest taki, bym go określiła właśnie może przez tą konsystencję, że jest on lekkim. Świetnie nadaje się na dzień, na noc go nie stosowałam, także nie wiem, czy jest to, czy to nawilżenie byłoby odpowiednie, ale jest to raczej krem właśnie przeznaczony na dzień i tego sobie stosuję. Tutaj mamy do tej przyjemności 12 miesięcy, wydaje mi się, że spokojnie zużyjemy sobie taki krem. Pompka bardzo dobrze działa, ja ostatnio też używam sobie produkty z firmy Biodermik i te pompki mi okropnie szwankują. Tutaj nie mam żadnego problemu, fajnie działają. Ja wam zrobię recenzję tych produktów, bo one jakieś mają takie podobno przecudne składy, bardziej takie naturalne, ale języka sobie łamać nie będę, co one tutaj, albo może zrobię wam zbliżenie, żebyście od razu widziały, co on zawiera. Ja najpierw zrobię, bo jak widzicie, jest to okrągła tubka i może być problem, także nie wiem, czy w ogóle dobrze zaczęłam od tej strony się zaczyna dobrze. Możecie sobie czytać powoli.
Także, no teraz żebyśmy wrócili, także tak się mniej więcej prezentuje skład, tak jak Wam mówię, zrobię Wam taką recenzję, bardziej się do niej przygotuję, bo mam takie fajne karteczki i dowiecie się na pewno coś więcej, ale mimo wszystko jest spoko, naprawdę. Następnie co my tutaj mamy, masło Shea. Masło Shea z e-naturalne.pl, które Wam też robiłam recenzję, pokazywałam. Jest to masło w takiej formie, jak widzicie, no zużycie jest bardzo, bardzo malutkie i ono kosztuje niewiele naprawdę i teraz strasznie bardzo było mi pomocne, dlatego że borykałam się, w dalszym ciągu się borykam, ale już troszeczkę mniej z katarem i oczywiście, no wiadomo, dmuchamy nos. Nos jest dokładnie czerwony, do tego ja, jak właśnie mam katar, od razu strasznie usta mi tutaj robią się suche i czasami mi się właśnie tutaj przesuszają te partie, może od tego, że po prostu tak papier trzymam, nie mam pojęcia, czy po prostu może troszeczkę, że odporność jest osłabiona. W każdym razie to masło Shea jest dla mnie zbawienne w takim okresie, kiedy ja właśnie mogę sobie dzięki temu na nos, czy tam no skórę ogólnie nawilżyć. Bardzo Wam polecam, jest bardzo mocno nawilżające, wręcz takie natłuszczające, bardzo fajnie wpływa na tą skórę, naprawdę 2-3 dni już nie ma tych skórek i właśnie podczas tego kataru cały czas na noc, no po prostu duże ilości smarowywałam swoją skórę i naprawdę skórę wróciła za te 2 dni zaraz do normalnej kondycji. No i dalej co mamy? Dalej mamy może płyn do higieny intymnej Facel. No nie powinnam Wam pokazywać takiego produktu, bo raczej tutaj nie ma żadnego takiego wow, nie powinno się raczej mówić o takich rzeczach, ale chciałam Wam polecić ten produkt właśnie do higieny intymnej. Bardzo mi zaskoczył, ma fantastyczną konsystencję takiego naprawdę bardzo, ale to bardzo gęstego żelu. Świetnie się pieni, świetnie naprawdę nawilża, nie wysusza tych partii, naprawdę wszystko jest takie ukojone, uspokojone. Bardzo, bardzo Wam polecam, jako właśnie kobiecie. Używałam tego z ziajki, byłam z niego zadowolona, ale chyba mój organizm już się za bardzo przyzwyczaił i coś mi szkodziło. I ten właśnie sobie zmieniał. Jestem niesamowicie z niego zadowolona. On tutaj zawiera właśnie chyba kwas mlekowy, który ma doskonale nas nawilżyć. Nie zawiera tutaj SLS-ów, dlatego też nie przesusza. Bardzo Wam polecam. Ja go w pierwszej wersji kupiłam właśnie z myślą o włosach, ale Wy mi napisaliście, że wersja taka tutaj różowa bardziej się do tego nadaje. Ten mogę sobie używać właśnie albo do higieny intymnej, albo do twarzy. Do twarzy jeszcze go nie stosowałam, ale do higieny intymnej jak najbardziej polecam. On w osłonie mi kosztował 2,99, teraz sobie kupiłam z tą różową tutaj wersją, jeszcze jej nie używałam i też ona kosztowała, nie, tamta kosztowała 3,99, ale w każdym razie Wam bardzo, bardzo polecam. Jest świetny, jest bardzo delikatny. No i co mamy tutaj? Włosy. Po pierwsze ochrona przed wysoką temperaturą, powtarzam się, ale będę Wam co jakiś czas przypominać, serum termoochronne właśnie z firmy Marion. I to jest serum, które mam na schronie przed suszarką i prostownicą, oczywiście przed wysoką temperaturą. I to jest 30 ml i to kosztuje coś około 6-7 zł, w zależności gdzie tam traficie. Ma przepiękny bajeczny zapach, gęstą bardzo konsystencję, taką oleistą, absolutnie nie obciąża włosów, fajnie je nawilża do tego, sprawia, że nie puszą się, nie elektryzują się i naprawdę ładnie wyglądają, są takie błyszczące. Ja mam włosy zniszczone i no raczej nic mi nie pomoże, tylko i wyłącznie jakbym je ścięła, ale właśnie kiedy użyję sobie tego serum zaraz po myciu, to one są takie ujarzmione, wiecie, tak ładnie wyglądają, ładnie się prezentują i oczywiście no chroni, spełnia swoje zadanie w 100%, jest mega, mega wydajne, bo naprawdę potrzebujecie kropelkę, żeby nasmarować, czy tam dwie nasmarować sobie włosy, w zależności oczywiście jakiej długości macie, ale jeśli chodzi o taką długość, jaką ja mam, tak do końca szyi. No i co dalej mamy, włosy w dalszym ciągu, maskę z firmy Biowax i to jest intensywnie regenerująca maseczka, naturalne oleje argan, makadamia i kokos, tak ona wygląda. Oczywiście jeśli chodzi o maski Biowax, to te, które trzy ja miałam z keratyną jedwabiem, tą i do włosów zniszczonych, chyba tak się nazywała i one mają po prostu bajeczny zapach, one dla mnie pachną po prostu przecudnie. Oczywiście w zestawie dostajemy maskę i do tego czepek, najprawdopodobniej tak też dostaniecie. Jeśli chodzi o tą maskę, to ta maska, tak jak tutaj jest napisane, że zawiera naturalne oleje. Ja na pierwszy rzut oka, jak tak sprawdzam, nie widzę tutaj żadnego silikonu. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Nawet podczas stosowania ja nie wyczułam takiego mega wygładzenia, jak na przykład przy tej poprzedniej, która była z keratyną jedwabiem, ona zawierała silikony. Fajnie jest to, że ona tutaj blisko na szóstym miejscu już zawiera, czy na siódmym, to właśnie ten wyciąg z oleju arganowego, z oleju makadamia, czy z kokosów, tak, z orzechu makadamia, czy właśnie z kokosu i one są dosyć właśnie tak wysoko. Później jeszcze się znajduje właśnie wyciąg z jednej rzeczy i następnie są perfumy, no i po perfumach wiadomo, już nic nie działa, ale właśnie fajnie, że te ekstrakty są dosyć wysoko w składzie, bo niekiedy są odżywki, które mają tam ekstrakt z czegoś tam, a to się zajmie na samym końcu. Także bardzo, bardzo duży plus i tak jak Wam wspomniałam,
ona mocno nie wygładza tych włosów. Te włosy fantastycznie się prezentują po użyciu, ale nie są tak mega wygładzone jak właśnie odżywki czy maseczki, które zawierają silikon. Jestem jej zadowolona, zobaczymy jak będzie na dłuższą metę. Tu już zużyłam dosyć sporą ilość, polecam Wam, jeśli macie gdzieś dostęp, one kosztują coś koło 19 zł. No dla moich włosów są naprawdę fajnie, działają, absolutnie nic się nie stało i tą maskę można tutaj gdzieś, wyczytałam, nakładać też na chyba skórę głowy. Już Wam mówię, tak, można wmasuj starannie we włosy i skórę głowy, także można stosować ją na skórę głowy, ale oczywiście po uprzednim upewnieniu się, że tutaj nie ma silikonu, wiadomo, silikon nie nakładam na skórę głowy, ale w każdym razie tak pisze producent, także mam nadzieję, że można mu zaufać, że nie ma tych silikonów, także Wam polecam, ja uwielbiam ogólnie maski z firmy Biowax. No i dobra, dalej chciałam Wam pokazać coś dla ciała, olej z firmy Alterna, który głównie Wam pokazywałam i mówiłam, że służy mi jako właśnie olej do nakładania i ścierania we włosy. Czy to na całą noc, czy to właśnie kilka chwil przed myciem. I tak go też stosuję, ale w tym miesiącu, w miesiącu czerwcu były takie dosyć mocne przez tydzień, chyba takie naprawdę fest upały, gdzie ja się troszeczkę, jak widzicie, już opaliłam i podczas upalenia moja skóra właśnie później jest taka strasznie przesuszona i tylko i wyłącznie taki olej mi pomaga, tylko i wyłącznie takie naprawdę mega natłuszczenie mojej skóry, ale fajne jest to, że to nawilżenie, natłuszczenie utrzymuje się bardzo długo, ale nie wyczuwamy tego tak, jakbyśmy były, nie wiem, oblane jakąś oliwką, po prostu świeci się takie żarówy, taki po prostu mega, mega tłuszcz. Absolutnie nie. To jest takie naprawdę bardzo wyczuwalne nawilżenie, ale właśnie nie jest ta skóra taka obciążona, nie jest taka bardzo mocno tłusta. Także Wam polecam. On ma tutaj pompeczkę i widzicie 100 ml. Na pewno dobrze znacie ten produkt. Kosztuje to troszeczkę sporo, bo 20 zł, ale jest mega wydajny, bo ja używam dosyć sporo. No, jak widzicie, na całe ciało już kilkakrotnie używałam, na włosy, także bardzo fajnie. Ja mam, nie mam dokładnie migdały i papaja. Bardzo fajnie pachnie, super się wchłania szybciutko, także Wam polecam. Jak jeszcze oczywiście nie próbowałyście. Następnie też do ciała i ostatnią rzeczą, już tak można powiedzieć, z pielęgnacji mamy ze sobą, jest mgiełka Energy Spa z Estetika, coś takiego. Ja ją dostałam kiedyś od jednej z moich widzów, ona ma 125 ml i tutaj widzę cenę 10,99. Jest to mgiełka, która ma, pisze, że ona relaksuje, dobroczynna energia roślinna, piękna Twojego ciała i naprawdę jest taka fajna, taka jest, jak ją spryskam ciało właśnie po takim cięższym dniu, kiedy naprawdę było gorąco, to tak czy tak nawet w połowie dnia, tak fajnie chodzi moje ciało, tak fajnie ciało jest takie właśnie, takie po prostu jakby odświeżone, takie ochłodzone, takie po prostu ukojone, bardzo fajna, bardzo fajnie. I mam takie wrażenie, że ona po prostu delikatnie chłodzi moje ciało, naprawdę fajnie, polecam Wam pryskanie się takimi mgiełkami, tak właśnie one fajnie uspokajają to ciało, takie właśnie ono tak jakby delikatnie się relaksuje, tak jak tutaj producent nas zapewnia, dodaje takiej energii właśnie, bo jest takie troszkę tak jakby uspokojone i no kosztuje niewiele, także jeśli macie gdzieś tam dostęp do tej akurat, nie wiem czy ona jest w naturze dostępna, czy po prostu do jakiejś innej, to bardzo Wam polecam na lato właśnie takie produkty. No i dobra, teraz przejdźmy do kolorówki. Po pierwsze trzy rzeczy, które nakładałam najczęściej w tym miesiącu na twarz, to jest odlewka, dostałam Skin 79, czyli Cream BB dokładnie. On ma fantastyczny kolor, fajnie się dopasowuje do mojej skóry. Użyłam go, tą odlewkę już użyłam 6 albo 7 razy, jeszcze troszeczkę mi zostało, może zrobię Wam test na żywo, zobaczymy. Ładnie się dopasowuje do skóry, ładnie daje takie fajne, zadowalające wyrównanie kolorytu, brakowało mi tego słowa. Troszeczkę szybko się po nim świecę i to mi przeszkadza, ale jest fajnie taki lekki, naprawdę fajnie się moja skóra prezentuje i to bardziej za nim przemawia. Ale nie wiem, czy kupiłabym sobie całe opakowanie, bo to świecenie mimo wszystko jest takie, wiecie, no nie za bardzo. Następnie też krem tonujący tym razem, Laura Mercier. Ja Wam oczywiście mówiłam, że ten produkt dla mnie jest za drogi, oczywiście to podtrzymuję, nigdy w życiu nie kupię go sobie sama, ale zużywam go, bo go dostałam i służy mi. O matce SPF 20, bardzo fajnie, bardzo ładnie się dopasowuje do koloru mojej skóry, ładnie wygląda ta skóra, przy czym daje troszeczkę właśnie krycie, co mnie zmyliło i twierdziłam, że jest to podkład. Bardzo ładnie wygląda, no ale za cenę 200 zł, no nigdy w życiu nie jest aż tak dobry, żeby dać tyle pieniążków za niego, no ale mimo wszystko w tym miesiącu go używam i na pewno używać będę w dalszym ciągu. No i następnie podkład, to jest nowość Soraya, podkład matujący, który używałam też kilkakrotnie, ja mam w numerze 02 ciepłowierz, jest troszeczkę ciemny, także dla braciów naprawdę się nie nada.
robiłam Wam test na żywo i u mnie wygląda przepięknie. Ja jestem naprawdę mega zadowolona, jak mam go na buzi, buzia wygląda tak naturalnie. Zresztą możecie zobaczyć sobie na teście na żywo. No jak na razie mnie nie pozapychał, jak na razie nic tam się złego nie działo z buzią. Nie stosowałam go też aż tak bardzo dużo, żeby móc o tym mówić, ale jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to naprawdę jestem zadowolona i on kosztował mnie 9,99, także też niewiele za 30 ml. I jeśli chodzi o test na żywo, to test dał bardzo dobrze, widziałyście po 10 godzinach, fajnie się utrzymywał, nie robił żadnych plam, smug troszeczkę przyciemniał. Niestety moja twarz była ciemniejsza niż rano, kiedy nakładałam, no ale mimo wszystko za cenę 10 zł można mu to wybaczyć. I oczywiście brać troszeczkę kolor jaśniejszy, jeśli już zdecydujecie, bo wiecie, że on się troszeczkę zrobi bardziej ciemniejszy. I produkt, który też już widziałyście, Burjuwa Healthy Mix Korektor. Ja od wyciskania zrobiłam sobie kilka, tutaj jak widzicie, blizn. Zostały mi takie ciemne, dosyć ciemne plamki właśnie od wyciskania sywków. No i właśnie ten korektor służył mi praktycznie codziennie do przykrycia tych takich baboków. Już jest koniec dnia praktycznie dzisiaj. No nie koniec dnia, bo 17, no ale już mamy wieczór, zbliża się i już troszeczkę to mi się zmyło. Tak to wygląda właśnie, po, jak widzicie, po dobrych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, po dobrych 9 godzinach, odkąd nakładałam wszystko. Także mimo wszystko nie jest źle, polecam Wam 40 coś złotych chyba, ale jest mega wydajny, naprawdę fajnie się dopasowuje do koloru skóry, przy czym doskonale maskuje niedoskonałości, czy tam cieni pod oczami, nadaje się i na to, i na to. Następnie puder z Bell i to jest Second Skin, Wy poprawiałyście mnie, mówiłam Two Skin. Jest to puder transparentny w numerze 041 i transparentny, który ma się dopasować do koloru naszej skóry i powiem Wam szczerze, że jestem z niego zadowolona. Fajnie ma taki właśnie koloryk, absolutnie tak jak producent tutaj napisze, dopasowuje się, jest transparentny, czyli nie zmienia koloru podkładu, nie zmienia koloru skóry. Jestem z niego zadowolona, za cenę 16 zł jest fajny, nie jest jakiś taki rewelacyjny, taki po prostu mój mega ulubieniec, ale fajnie się spisywał przy upałach, nie musiałam poprawiać buźki, także jestem z niego zadowolona. Następnie bronzer z firmy Essence, to jest Sun Club i to jest edycja limitowana chyba była, puder nabłyszczający, tak wygląda, już widziałyście chyba w którymś tam filmiku u mnie. Jest to puder, który ma, jak widzicie, kilka paseczków i oczywiście ja starałam się raczej używać tego najciemniejszego nie, ale właśnie żeby kontur zrobić na twarzy, a ten stosowałam sobie również jako produkt rozświetlający tutaj kącik oka i też byłam z niego zadowolona, fajnie się utrzymuje cały dzień, nie schodzi, bez żadnych smug, także wszystko bardzo fajnie. No i co? I nie wiem ile kosztuje, dostałam go od mojej kochanej Akinki, Akin AA1 Moniczki, także pozdrawiam Cię kochana bardzo serdecznie. Bo produkt mi bardzo służy, także no nie wiem czy on jeszcze jest dostępny, on jest w numerze 02, także jest dosyć ciemny, daje dosyć mocny taki efekt, ale ja lubię czasami właśnie taki mocny kontur sobie rzucić na moją twarz, także Wam polecam, troszeczkę ma bardzo intensywny zapach, no, nawet taki duszący, także nie wiem czy każdemu będzie odpowiadał, ale fajnie się spisuje właśnie jako bronzer, czy jako rozświetlacz nawet tutaj w kąciku oka. No i dalej, jeśli mamy kąciki oka, to w tym miesiącu również bardzo często używałam cienia z firmy Inglot. Ja mam tutaj oczywiście paletkę całą, uzupełnioną tymi cieniami. Ja bardzo Wam polecam, te cienie kosztują okrągłe 10 zł, są mega wydajne, super wyglądają. Ogólnie kocham cień Inglota i ten właśnie tutaj cień w numerze 393, jak widzicie, taki niby pomarańcz, ale właśnie on, ja mam go dzisiaj w kąciku oka, on fantastycznie rozświetla kąciki oka, można go też używać jako rozświetlacz, bo właśnie ma taką, jak widzicie, pomarańczową poświatę, czyli do takich bardziej beżowych, pomarańczowych skór na pewno się dobrze nada. Tak jak Wam powiedziałam, cena 10 zł, fajnie to wygląda, nie jest taki jakiś taki bardzo perfidny, taki bardzo, nie wiem, z brokatem, taki, wiecie, rzucający się w oczy. No i co, teraz zostały mi usta. Na usta w tym miesiącu najczęściej nakładałam szminkę z firmy NYX, którą widziałyście już do zjedzenia, Wam pokazuję, w numerze 174. Miód, taki różowy, jak widzicie, taki różowy koral. Fantastyczna, bardzo mocna, kremowa, taka naprawdę gęsta, zbita szminka. No fantastycznie wygląda na ustach, absolutnie nie podkreśla suchych skórek, wręcz nawilża usta. Następnie szminka w numerze 050 Princess Peach od Catrice Ultimate Color. Auto będzie jechało.
Tak, jak widzicie, no kamera przekłamuje, nie wiem jak to będzie wyglądało na komputerze, ale w każdym razie jest to taki pomarańczowy odcień. No przepiękny, fajnie się utrzymuje, tyle że no szminki Catrice mają to do siebie, że niestety podkreślają swoje skórki, także musimy mieć ładnie wypielęgnowane usta, żeby móc je używać sobie. Następnie też szminka od Catrice 010 Be Natural, którą po prostu już maltretuję i kończę, jak widzicie. Takie kolory, przepiękny nude i dzisiaj też mam ją na ustach, tylko że w połączeniu z błyszczykiem Apocalypse od Rimmela w numerze 100 Phenomenon. Śmieszna nazwa, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Także te szminki kosztują teraz 16,99, jak ja kiedyś kupowałam, to były po 17,99, ale teraz są po 16,99. No i co, jeszcze używałam na pewno błyszczyk z firmy Belle, który znacie, 402 numery, Fashion Color, przecudny, bardzo go lubię. Błyszczyk od Belle drugi, tylko że ten z innej takiej serii. Mam numer 11 i chyba 12 i oba uwielbiam, tylko że one troszeczkę zbierają się tutaj na złączeniu ust, ale w każdym razie, no przepiękne mają kolorki i dla mnie to jest duży na pewno plus. Ja bardzo szybko zjadam szminkę, także u mnie szminka nie utrzymuje się i tak długo. No i co, jeśli chodzi o kolorki na paznokciach, które tak królowały w tym miesiącu, to na pewno Color Show od Eveline w numerze 678, czyli taki czerwony, przepiękny. One się fantastycznie u mnie utrzymują. Czy z odżywką, czy bez odżywki, czy z jakimś podkładem, w sensie z odżywką, czy z jakimś lakierem nawierzchniowym, fajnie się utrzymują. Jedna warstwa jest zadowalająca i one kosztują, w zależności gdzie trafić, ja kupiłam za 8,90 u nas w sklepie. No i to, co mam też takie mieszane, widzicie dzisiaj na paznokciach, to Avon w kolorze Serena. Tak wygląda ta kamienta. Ja miałam na paznokciach u nogi, naprawdę on bardzo, bardzo długo wytrzymał. Ogólnie na paznokciach u mnie też się fajnie utrzymuje. I to jest właśnie lakier, który najczęściej był na moich paznokciach, jeśli w ogóle miałam lakier, bo najczęściej miałam jakieś takie wzorki. No i teraz właśnie lakier, który też mam tutaj. Jest to lakier z takiej firmy Lucky. Lakier do paznokci, tak wygląda. Jest to numer 368, tak się prezentuje, taka butelkowa zieleń, ale bardziej coś z turkusem zmieszane. Fajnie się utrzymuje, dosyć, jak widzicie, nawet na tym całym paznokciu już mam któryś tam dzień i na razie nic odpyskuje, jest wszystko fajnie. No i co, kochani, to by było na tyle. Skończyłam swoich ulubieńców. Nie wiem, ile to będzie minut, bo w sumie będzie, mam w czterech chyba częściach teraz, bo co chwilę coś mi przeszkadzało. No ale w każdym razie udało mi się nagrać dla Was ulubieńców. Mam nadzieję, że już w sobotę się pojawią na moim kanale i będzie Wam się miło oczywiście oglądało. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście piszcie mi, co tam u Was. U mnie jak na razie jest ok. Praca, dom, praca, dom, praca, dom. Cieszę się, że troszeczkę pogoda się polepszyła, bo ostatnio była nieciekawa. Dokuczała mi troszeczkę choroba, ale teraz już dochodzę powoli do siebie. Mam nadzieję, że w końcu ten katar się ode mnie odczepi. No i co? Jestem troszeczkę przemęczona, powiem Wam szczerze. No ale dobrze, że jest tak jak jest, że nie jest gorzej. I coś chciałam Wam jeszcze rzec? Chyba nie, troszeczkę tęsknię, jeszcze chciałam Wam coś rzec. Troszeczkę tęsknię za nagrywaniem dla Was takim jak kiedyś, że zdarzało mi się, że codziennie nagrywałam filmiki. Miałabym na to teraz czas, tyle że po prostu nie chcę nagrywać filmików, bo no bez sensu byłoby nagrać na przykład 5 filmików i trzymać je później miesiąc czasu na dysku, bo no to by było później nieaktualne, dlatego też naprawdę tak przychodzę ku tej kamery i już ją chowam po prostu, żeby jej nie widzieć i tak naprawdę codziennie sobie wieczorem myślę, kurczę, Paula, znowu nie nagrałaś żadnego filmiku i jest mi naprawdę żal, ale no taka jest, tak niestety teraz mam sytuację, że nie mam internetu, mam nadzieję, że w końcu to się rozwiąże i będę mogła być z Wami częściej niż jestem teraz. I co, kochani, to chyba by było już na tyle, teraz już się zamykam, już kończę z Wami rozmowę, także piszcie mi, co tam u Was słychać i jakich Wy miałyście ulubieńców, co odkryłyście w tym miesiącu, co mi polecacie, może sobie zakupię. Ja Was już teraz z Wami się żegnam, całuję Was bardzo gorąco, przytulam, ściskam i życzę oczywiście miłego dnia, miłego miesiąca, miłych dni, fantastycznych wakacji, jeśli gdzieś się tam wybrałyście, ja w tym roku wakacje spędzam w domu, kupiłam mieszkanie, także to są moje wakacje. Także życzę Wam miłego odpoczynku, żebyście naprawdę odpoczęły, bo ten odpoczynek jest bardzo potrzebny, żeby naładować tak baterię. I co, trzymajcie się ciepło, życzę miłej oczywiście pogody, jakie się wybrałyście gdzieś na wakacje, udanego urlopu, przesyłam moc buziaków, trzymajcie się, pa, pa.